Baco, a ile jedzą takie owce? Ale które, czarne czy białe? Te czarne. Hej, dużo. A białe? Telo samo. A ile waży taka owca? Ale czarne czy białe? Czarne. I co się za 30 kila? A białe? I telo samo. A jak długo żyje taka owca? Ale czarne czy białe? Czarne. Króciutko. A białe? Telo samo. To baco, po co się pytacie, czarne czy białe? I bo czarne są moje. A białe? A białe też moje. Baco, daleko do Zakopanego? I będzie z 5 kilometrów. A mógłbym się z wami zabrać? No bajaku, siadło. Wio mi się. Baco, a daleko jeszcze do Zakopanego? I teraz to jest tak ze 20 kilometrów. Tato, a to prawda, żeście mnie znaśli w kapuście? I prawda. Ale ze wczoraj my znaśli cię to z nasłoda. A w sobotę na przystanku. Dość tego picia. I mój sąsiad przed ślubem ważył tylko 80 kilo. A dzisiaj waży 120. I tak sam myślę. On to musiał być chyba głodny, a nie zakochany. A czemu ten pies nie jest na smyczy? Ej, to nie jest mój pies. Jak to nie twój? No nie mój. I przecież widzę, że twój. Nie. Nie? To przyjdź parę metrów. I co? Posedź za tobą. To twój pies. To nie jest mój pies. To przyjdź jeszcze raz parę metrów. I ten pies chodzi za tobą. To twój pies. Chłopie. Ten pies się do mnie przyczepił tak samo jako i ty. Baco. A gdzie się tak nauczyliście drzewa ścinać? Jak to kam? I na Saharze. I głupoty opowiadacie, przecież Sahara to pustynia. I teraz tu już jest pustynia, no. Język polski? Pała. Historia? Pała. Matematyka? Pała. Sakra port kasynek. Trzeba się uczyć, a nie pajacować. Ale tato... Co tato, co tato? Jeden mój kolega z klasy prezydentowi USA dorodzą. Drugi, import, eksport, cały świat. Biznesmenem został. Trzeci, astronom. W kosmos go mają wysłać. I co, dosie? No dosie. Tylko ojcu widzę jakoś i nie wysło. Pa co? A co baca taki markotny? A bo była krew ładna, ci się mnie głupio dopytywali. A co się dopytywali? I co to za krew? Czy ja ta krew? I czemu we wiadrze? Baco, a co robicie, jak macie dużo wolnego czasu? I siedzę i myślę. A co robicie, jak nie macie wolnego czasu? W tej to ino siedzę. Baco, a czemu ciągniecie ten łańcuch? A co, mam go pchać? Baco, a będzie dzisiaj lało? I są dwie opcje. Albo będzie lało, albo nie będzie. Baco, co robicie? I pasztet zająca. Z dodatkiem słoniny. A jakie dajecie proporcje? No i normalne, jeden do jednego. Jeden zając, jeden słoń. Baco, a co wy tutaj robicie? I tygrysy przeganią. Ale przecież w górach nie ma tygrysów. No widzisz. To jest napad! Dawaj kasę! Ale jaką? Grycaną czy jaglaną? Baco, szukam części zamiennych do samochodu. Znajdę gdzieś w okolicy. I 200 metrów dalej jest ostry zokręt na brzysku. Cyjści lezą na dole. A co baca taki wkurzony siedzi? Na parkingu w Nowym Torgu ktoś i pobił mi auto. Zostawił tylko tą karteczkę. I co tam jest napisane? Wycofałem na parkingu w twoje auto. Widziało to dużo osób. Myślą, że właśnie wypisuję swoje dane, ale się mylą. Baco! A jakby niedźwiedź zaatakował wam żonę, to co byście zrobił? Jak to co? I nie wtrącałby się. Jak ją sam zaatakował, to niech się sam resztę broni. Baco, a kiedy wy macie roku? Jest 80. A jaki jest was sekret długowieczności? I nie powiem, bo mi ojciec nie pozwolą. To macie jeszcze ojca? A no mo! Poseł z dziadkiem na ryby. Baco, czy miłość trwa wiecznie? Co sądzicie? I nawet skarpetki nie wiedzą, czy całe życie będą parą. Syćko wychodzi w praniu. Servus! No servus! Pytam cię pięknie, nie przyłaś do nas więcej. A czemu? Co się stało? Bo po twojej ostatniej wizycie zginę na mi ciupaga. No co za głupotę opowiadasz, ja ci nic nie brał. No ja wiem, znasła się, ale nie smak pozostał. Tato, bo mam dwie wiadomości. Aha, to pewnie złą i dobrą. I tak by, tylko ze w jednej. Jak to? Dziadek przestał chrapać. A co baca tak szybko się postarzał? Ani mi nie gadaj! Łotwarek jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Oj, to baca niezły wariat. A żebyś wiedział. Baco, jaka będzie dzisiaj pogoda? Taką, jaką lubię. A jaką lubicie? I taką, jako będzie. A ty co jutro działo? Jutro idę do okulisty. A potem? A potem to uwidzę. Okruca Fuchs! Czyja to ta rakieta? Jak to czyja? NASA! Baco, jak oceniacie wczorajszy mecz reprezentacji? Strasznie słabo. Ale kiedy kłódź łabzierą, to bym powiedział, że tragedia. I zaś te usy, zusy, krusy, fusy i cały tydzień w plecy. Telo załatwi. Ale co baca opowiada? Dzisiaj takie sprawy załatwia się od ręki. Wie baca, ilu urzędników w urzędach pracuje? No ja wiem, niecała połowa.
To jest jak bardzo zabrać do bieli wcera w lesie. Ha, to jest mi las. Ledwo porę drzew. A nie masz co nas gagę, bo mnie poli. Nie mogę ci tak cody łocy z cony. Wyrównuję poziom pecha. Wyrównuję poziom pecha, godos. No i to dobrze. Bo z cyjścia to ją ostatnio nie ma. Ma co? A ile góry mają lat? I 2 miliony i 3 tygodnie. A skąd wiecie, że dokładnie tyle? Ej, bo 3 tygodnie temu był tutaj chłop z wycieczką i powiedział, że mają 2 miliony. Dobry, bilet chciałem kupić. No dobrze, a dokąd? Na co tu pana obchodzi? No ale ja muszę wiedzieć dokąd. Aha, no i dobre. I do szwagra na urodziny jadę. Paco, którędy do kolejki na Giewont? Kolejki na Giewont?